everyone. Music, dancing, chemicals that create monsters. You don't want to miss it. So get your ass over to the cell block, or you'll miss your final surprise. Siemka, z tej strony Prosto, to jest kolejny odcinek z Batman Arkham Asylum. Czekajcie, sobie to mi się nie zapisało. Grałem sobie ten upgrade ostatnio. I idziemy w końcu do Jokera. Powiem wam, że jak mi zapewne się natniemy na paru przeciwników, na przykład tych lunatyków, będziemy mieli takiego expa. Dobra, udało się w ostatniej chwili. Czy jeszcze to są jakieś lunatyki? Nie, dobra. To w tą stronę nam się udać, dobra. Zarodni już chyba nawet nie mamy. Straciliśmy expa tak jakby. Lol, door locked? Ta, no w sumie nie mogło być tak łatwo. Ej, ale rośliny tu są wciąż. Dobra, bawić to. I mam nadzieję, że w tym odcinku już sobie skończymy tryb fabularny, ponieważ no przydałoby się w sumie. Dobra, wiem co tu normalnie. Znaczy, jak wszystko właśnie dobrze pójdzie, to skończymy jeszcze w tym odcinku tryb fabularny. Zależy, czy nie przeszkodzi nam jakiś Bane, czy jakiś Killer Croc, czy może znowu Poison Ivy, czy może znowu Scarecrow. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Czekajcie, tam jest ten. Ta, już nie ma zarodni. Pierwszy raz to mówię, ale szkoda. Szkoda naprawdę. Dobra. Penitentiary. Ten tryb fabularny i mieć spokój i szukać sobie tylko znajdę. Mam nadzieję, że to, nie wiem, nie zablokuje mi gry, czy jakoś tak. Nie wiadomo. O, proszę, 20 przeciwników. No, to super zabawa będzie po prostu. Serio, znakiem nie chcesz bić, koleś? Patrzcie. Najdź. Dziękuję. A reszta jest w środku. Z nimi też się chyba pobijemy. Dla expa. O, dobra. Co? Sonic Batarang. No może podwójny? Tutaj jest zdalne sterowanie batarangiem. Dobra. Podwójny batarang. A miałem nie wydawać na te głupie batarangi, nie? No, do it. Ej,
może jednak ten był pomysł. No przecież się kontruje, ludzie! To jest śmieszne. No... Serio, to jest śmieszne. Dobra, niech nie zabiją. I salute my fallen enemy! No fajnie, nie? Autozapis tak bardzo świeży, to po prostu szkoda gadać, nie? Akurat teraz moja wina, bo chciałem się popisać. Dobra, tych se chociaż pobiję. A, to nie jest chwyt, tak? I to też była niezła pamięta jednocześnie cios. No! Boże, klikam kontrę, a tu nic, nie? Jakby tu nie było tak ciasno, to bym ich ścisnął akurat. Podwójny batarang chciałem. Albo to. Are you excited, Bats? I mean, we've been building up to this point all night. Don't tell me you've not been looking forward to it. I know I am. Surprise! Everyone always said I should be in television. You don't want to miss this, really. It'll be a blast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lol. A mi piszcie. Dobra, lecimy. O nie. Why didn't you stop Batman? Me? It was your plan, you goofy clown! I'm sending you back to the ventriloquist where you belong. Oh,
to spoil everything, didn't you? Beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley, my hobby by the way, and ruining all my lovely venom plants. It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun. Że batarang. No, ten. Kurczę, co? Zawsze zresztą cały ty. Niech się pobiją jeszcze z drugiej przeciwnicy, nie? Co za jebany idiota. Kurwa, no nie wierzę. Morda. Ej, sorry, to jest naprawdę śmieszne. Jakbyście w to grali, to zauważyliście tam kontr nie wchodzą. Mimo tego, że klikacie ten głupi Y, czy tam to głupi, ten głupi trójkąt, to byście zauważyli, czy będzie to na chwilę. Bo to czasami już się serio robi, że on jest. Szkoda, naprawdę. Szkoda, że oni praktycznie są tak jakby tylko uduszeni, ale spokojnie. Aquí.
akcję idzie. No i znowu nie skończyłam, no to jest śmieszne. Żarty żartami, ale to było śmieszne, po prostu śmieszne. Nicely done, Bats! You deserve a prize! Your old pal, Commissioner Gordon! Say, he looks all run down! Let's pep him up! No! Batman! Get away! Here we go! We're gonna have some fun now, kiddies! You're trying to resist a change! That's not fair! Come on, get in! So, you wanna play hardball, Bats, do ya? Your call. Pickle, pickle. No! Oh, you're ruining my big night! Months of planning down the crapper. I just wanted to bring down your grim facade and for once let you see the world as I see it. Giggling in a corner and bleeding. But you've denied me even that. I have nothing to live for. So... Arkham Asylum remains under lockdown, its staff at the mercy of the rampaging inmates. Just 10 minutes ago, we received this taped message. Greetings, Gotham! Joker here! Arkham is mine! So now unleash madness and toll onto the streets of Gotham. But first, direct your eyes to the rooftops and witness the final destruction of your dear Dark Knight. We've been circling the tower since the... Wait! There! Joker is making his move! Freaks in a fight to the death!
to nie była inna walka niż wszystkie z tymi... And for one night only, please welcome our special guest referee! Come on! Change! Get crazy! It's the only way to beat me! You know you want to. Never! You wasted the antidote on yourself? Now that's funny! Hysterical! But you still spoil my fun, and for that, I'll paint Arkham with your blood. Let's get ready! Tango! It won't kill you to smile! That's... Ah, fine. Excuse me, Bats! In you come, boys! I've softened them up for you! How was that round? One! Keep up! Sorry, teraz się skupiam, a to co zrobił Joker to... Znaczy to jest niezłe, ale denerwuje mnie to, że miał niezwykłe przeciwnicy. Aha, spoko, nie? Szkoda, że to widziałem. Fajnie, fajnie, fajnie. A. Pierwsza runda, a ja już nie wiem, jak tylko macie pięknie zrobione. Super! Super! Fajnie też, że wiem, jak z, walczyć z Jokerem. Give them a game for me, boys! I think that was my Aha, round! Spoko. Don't you, old man? No! To jest śmieszne, naprawdę. Łaskaw napisać o tym na tym, na ekranie, nie? Oh,
jestem już z powrotem. Musiałem włączyć... Musiałem na chwilę wyłączyć grę i coś zobaczyć. Kurwa. O, stunął go tą telerybą. Jasne. O, no. Dobra, ten się nie zamachnął, więc... Dobra, ważne, że... czerwonych mamy głowy, czy... ich co mamy stunować tą peleryną. Dobra. Jeszcze jeden raz ich najprawdopodobniej go mamy. Bring it on! Dobra, i też... jak którym musiałem... Jezu. Idzie mi zdecydowanie lepiej niż wcześniej, ale... Ale... Ja chciałem zdalną kontrolę. Patrzę power. Idziemy sobie wrzucać tankami. O, patrzcie! Kurwa. Ale patrzcie, podaję na siłę. Dzisiaj wejdę na ten. Kurwa, no co ty robisz? Zapomniał. Ups. Może mu to. Oj, to chyba nie koniec. I can take anything you throw at me, Bats. You can't beat me. I'm actually going to win. Ready for the next round? Always. What? I'll never let you win. Never. Oh. Zmierania. I'm fine, Barbara. The GCPD finally has control of the asylum. Doctors are treating the injured, but it looks like it'll take some time. All super criminals are back in custody. Quite a mess in there. And the venom-enhanced inmates are returning to normal. Though for some, the process can be quite painful. I'll survive. See you tonight, Barbara. Shame about your car. Can I give you a ride? Thanks, Jim, but I have one on the way. Get some rest. You deserve it. Stay safe, Jim. Two officers down. The suspect is fleeing in their patrol car.
koniec. Mam nadzieję, że gra nie jest taka, że ten, jak przejdziemy tryb fabularny, to już nie wracamy na wyspę. Jak tak będzie, to zesrane, bo będę musiał wszystko chyba robić. Chyba, że coś wymyślę innego. Ale jak chciałem właśnie skończyć na 100%. Jak już wchodziłem do gry, to miałem już 50% gry właśnie. Więc połowa gry to są znajdźki i zagadki, wieka zagadki właśnie, które sobie będziemy robić. Zaczniemy najpierw chyba od Intensive Treatment. Nie wiem, czy mogę mijać na Nerusy. Mogę w ogóle. Najgorsze będzie z zagadkami to, że one będą po angielsku, a jak ja parę, tłumaczenia nie będę rozumiał, znaczy nie będę miał tłumaczyć do słówek, to mógłbym mieć trochę z tym problem. Więc możecie się przygotować na cięcia i podobne rzeczy. Ale tę grę na pewno zamiaruję przejść w 100%. Zresztą zamiaruję przejść tak każdego Batmana. Ponieważ Wolt chyba na którymś z odcinków mówił, że coś tam z kroniką Arkama, jak się wszystko weźmie, każdą kronikę odkupuje, bo ma się ponoć jakieś inne zakończenie, chyba. No to nie wiem, nie sprawdzałem nigdzie, więc tylko słyszałem od niego, więc jego dobrze oczywiście. No i od razu wam tłumaczę, że sobie nie spoilerowałem sami ani nic, jakie pokonać i tym podobne rzeczy, ponieważ to by mi całkowicie zepsuło grę i po prostu jak zauważyłem, że Tywold nie kończył w momencie, kiedy ja akurat na przykład kończyłem, bo zatrzymywałem odcinek i po prostu albo grałem dalej, albo zostawiłem... Jak się rozgadam, myślę o czymś innym i zapominam o tym mówię. Ale ci, oceniając grę, najbardziej denerwowało mnie to, że kontry mnie najbardziej denerwowały. Tak to na przykład bossów się dość łatwo pokonywało. Z tego co zauważyłem, to miałem najgorszy problem z Poison Ivy. Z Killer Krokiem chyba dwa razy zginąłem. Tam trzy. Ale to akurat przez to, że on się rozbił przede mną. Się przed moją twarzą, więc też trochę nie fair. Z Bane'em nie miałem problemów. Nie wiem, czy tam nie umarłem chyba jeden raz. Chyba, nie wiem. Z kim my jeszcze walczyliśmy? Harley Quinn się nie liczy. Scarecrow się nie liczy. W sumie Scarecrow to ta ostatnia walka może się liczyć. Oceniając grę 9 na 10 zobaczę jeszcze, czy ta moja ocena się zmieni po tym, jak będę zbierać znajdźki. Ale gra naprawdę, mimo tego, że jest taka stara, czy stara, 2009 jest, no ale no w sumie stara, no. Trzeba przyznać. Jezu, jeszcze jakieś napisy Eidiosa. No jeszcze. Tragedia. No, najgorszym minusem jest to, że gra jest po angielsku. To jest najgorszy minus. Że... edycja GOTY była po angielsku. Ta pierwsza edycja to kompletnie nie mogłem normalnie zagrać, więc... też ssało trochę pałę, więc... Ale co, dla mnie gra 9 na 10. Grafika była naprawdę dobra. Mimo tego, że jest rok... mimo tego, że jest to gra z roku 2009, to tak grafiką naprawdę zachwyca. Więc grafiki się przyczepić nie mogę absolutnie. No, najgorzej chyba z mechaniką według mnie. I najbardziej denerwował mnie ten, ale to już akurat nie moja wina. Czy
wina moja, nie gry. To mi chodzi o. Dobra, chyba pominę te napisy. Chyba, że się zaraz same skończy. Nie, Square Enix Deutschland, byście mi z tym. Czy film? Congratulations, you have unlocked the armored outfit for use in challenge mode. Ooh. Praktyczne kwestie story. Dobra, jest wszystko okej. Chcę z tego co widzę normalnie zwiedzać. Ale to z tego co widzę, to wszystko tak się samo mi pisze. What's the reward? Charakter BIOS. Praktycznie wszystko sobie odkryjemy podczas przechodzenia na 100%. I tam... Słuchajcie, ja wyjdę sobie do ten... do menu. Zobaczę ten challenge. Bo z tego co widzicie, pisze challenges. Czyli 0% mam. I jak to się zalicza do gry... Armor! Co? Gdzie tu nic nie mam? Dobra, elo. Chyba, że tu... Nie no, tu też nic nie mam. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał robić ten... O właśnie, miałem wam to pokazać, ale najprawdopodobniej pokażę wam to tak koniec. Widzę taki znak nieskończoności, czyli że możemy zrobić kółko, Scarecrow Nightmare. Trophies... O, ten Powered Joker. Zacisz Jokera. Dobra, coś jeszcze. Uuu, to jest ten strój, który dostaliśmy w challenge mode. Przydałby się w tym. W trybie fabularnym. A co za dużo, to niezdrowo. Dobra. Odcinek będzie, no ale no cóż, taki chciałem zrobić właśnie. Chciałem skończyć to wszystko i w następnym odcinku pojawię się tam u góry do wejścia w Intensive Treatment i będziemy sobie zbierać właśnie tutaj te znajdźki. Na razie tutaj nie muszę. Czy zrobię później, o. Wciąż... Tak. Wciąż strzelamy fajerwerkami. Dobra. Ale to było na tyle w tym odcinku, sobie zakończyliśmy tryb fabularny. I jeśli nie chcecie oglądać, to was do tego nie zmuszam. Ja chcę tylko pokazać, jak przejść tą grę w 100%. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A na samym odcinku idziemy sobie odkrywać sekrety Arkham Island. Więc... Arkham Island... Nie no... Arkham Asylum po prostu, tak powiem. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.